teraz proszę, abyście wszyscy uklękli. Będzie modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. Proszę, abyście na chwilę zamknęli oczy. Również proszę kapłanów, żeby też głośno modlili się o wasze uzdrowienie, waszych bliskich, relacji w waszych rodzinach. Nie lękajcie się, bo Bóg pragnie uzdrawiać. Tak bardzo chorujecie, tak bardzo cierpicie wewnętrznie, psychicznie, duchowo, emocjonalnie. Pozwólcie, żeby Bóg zajął się tym. Pozwólcie, żeby Jezus i Maryja przynieśli wam łaskę uzdrowienia, ukojenia. Santa Maria Shalom, Adonai Messiah Malachoshoi, Adonai, 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 Alei, Ashalei Amelei Shanoi, Adonai, Adonai, Adonai Maria, Adonai Melei Shoi, Adonai Halei Shai, Halei Lekin Toloi, Adonai Maria, Adonai Maria Leshon. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty poprzez dotknienie i uzdrawiaj Twoje dzieci. Przyjdź Duchu Święty, Aria Lechelo, przyjdź Duchu Święty. Kyrios, Kyrios. Pan uzdrawia teraz najgłębsze rany, najgłębsze Twoje urazy. Pan teraz uzdrawia, nie bój się, jest nadzieja dla Ciebie. Pan pragnie Cię uzdrowić i przytulić, pokrzepić i pocieszyć, napełnić swoją łaską, swoją miłosierną miłością i błogosławieństwem. Przyjmij to teraz. Wylewaj, Panie, wylewaj swoją krew, wylewaj swoje miłosierdzie. Wylewaj, Panie, wylewaj swojego ducha. Dziękuję Ci, Panie, za to, co teraz czynisz. Nie bój się daru łez. Nie bój się tego, że możesz doświadczyć drżenia, które jest związane z uzdrowieniem, że możesz doświadczyć też radości, która jest związana z uzdrowieniem, że doświadczysz ulgi, pokoju, namaszczenia Duchem Świętym i ogniem, że doświadczysz ciepła, które promieniuje, że doświadczysz pewnego rodzaju jakby takie, jakby mrówki chodziły po całym Twoim ciele. To nie mrówki chodzą po Twoim ciele, ale Duch Święty Ciebie napełnia i uzdrawia. Ariale Szale, Tereso, Genovefo, Edmundzie, Ewo, Krystyno, Zuzanno, Julio, Pan was uzdrawia. Kirchalisz, Krystianie, Pan cię uzdrawia. Iwono, Mateuszu, Pan cię uzdrawia. Adriano, Pan cię leczy. Atwile, Chile. Tomaszu, Pan uzdrawia twoje wnętrze. Cecylio, Pan dotyka twojego serca. Edku, Pan pragnie uzdrowić twoje emocje. Aleszcz, Tyle. Anito, Pan uzdrawia twoje nerwy, ciebie z nerwicy i depresji. Pan uzdrawia ciebie z anoreksji. Pan uzdrawia wiele osób z anoreksji, depresji, stanów lękowych, nerwicowych. Pan uzdrawia ciebie ze schizofrenii. Pan uzdrawia ciebie z zaburzeń myślenia, zaburzeń mowy, zaburzeń pamięci. Pan uzdrawia osoby, które mają napady agresji, mają napady też śmiechu, który niestety jest związany z chorobą. Pan uzdrawia ciebie ze złego obrazu o nim samym. Ze złego obrazu o sobie samej, o sobie samym. Pan uzdrawia osoby poranione przez bliskich, przez rodziców, rodzeństwo, przez dziadków, przez nauczycieli. Pan uzdrawia osoby, które zostały zranione przez swoich przełożonych. Pan uzdrawia osoby, które zostały zranione przez kapłanów. Pan uzdrawia siostry zakonne, które zostały zranione przez swoje współsiostry albo swoje przełożone. Alesha Hedias. Jest jeden kapłan, którego Bóg uzdrawia ze zranienia związanego z jego biskupem. Pan uzdrawia tą ranę. Przebacz swojemu biskupowi. Módl się za niego. Pan leczy ranę, którą twój przełożony tobie zadał. Pan uzdrawia osoby, które doświadczały krzywdy, niesprawiedliwości i cierpią wewnętrznie z tego powodu. Osoby, które były obgadywane, oczerniane, odrzucone.
katili, wytykane palcami. Kelchanicha laszala, alacheli. Pan uzdrawia osoby, które cierpią z powodu zdrady w małżeństwie, alkoholizmu współmałżonka, które doświadczają cierpienia z powodu rozwodów, z powodu szantażu swoich współmałżonków. Kerchadija, selafatkany, adunae palitile. Allah, 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 Allah. Norbercie, Pan cię uzdrawia. Robercie, Pan błogosławi twoją duszę. Natalio, Pan leczy twoje zranione emocje i twoją psychikę. Pan uzdrawia ciebie z lekomanii. Isilifitulach jedia. Adunai. Przyjdź, Duchu Święty. Pan teraz uzdrawia cztery osoby, które mają głębokie rany od swoich narodzin, od swoich bliskich, od swoich rodziców. Teraz. Aleicha Dias. Będziesz miała spoczynek teraz do błogosławieństwa. I później również. Ten spoczynek będzie związany z tym, że będziesz jechała ze swoimi bliskimi samochodem, będziesz miała spoczynek. Wybudzisz się w samochodzie. Elwiro, Pan leczy ciebie. Ewelino, Pan również ciebie dotyka. Romanie, spocznij teraz, Duchu Święty. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Maryjo, Królowo naszych serc, święty Janie Pawle II, a teraz proszę, powstańcie. Panie, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, Maryjo. Dziękujemy za owoce tego spotkania już teraz. A teraz będzie jeszcze modlitwa o uzdrowienie fizyczne. Proszę więc jeszcze na końcu dopiszcie się w trójki modlitewne w trzy osoby. Dobrze? W trzy osoby. Samokapłani też, siostry zakonne też, niech się dobiorą w trójki. Jeszcze jest taka prośba, jest tutaj nasz współbrat, ksiądz z Włocławka, jakby ktoś miał wolne miejsce z Włocławka, żeby naszego kapłana zabrać, który będzie tutaj czekał, dobrze? Tutaj na dole. Więc dobrze, widzę, że już się właściwie, no, skłamałem, nie widzę, że się dobraliście w trójki modlitewne, ale wierzę, że tak jest, więc jeżeli jeszcze nie znacie swoich imion, to zapytajcie i można też. Główna intencja zawsze jest o uzdrowienie fizyczne w tych momentach, na spotkaniu, ale możecie jeszcze poprosić o modlitwę w innej intencji, oprócz tej głównej. W innych intencjach może jeszcze za swojego bliskiego, za rodzinę. Dobrze, i teraz wzajemnie. Proszę, módlcie się na głos, nie cicho, tylko na głos, żeby to było słychać. Tak jak potrafisz. Wołaj głośno. Nie wstydź się tej modlitwy. Nie krępuj się. Aria meleshalia verete reventolofai Adonai Maria, Adonai Maria laloi Santa Maria, lelelelelelei Aria fala meto shalavei, entarave di solovei, Santa Maria shaloi, caria, 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 Santa Maralelei, Adonai, 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 Maria, Santirifa malohesai, Adonai Maria. Santirifaj maloj, ariali, ariali, ariali. Jeszcze wołajcie, jeszcze wołaj.
Panie, proszę Ciebie, uzdrawiaj osoby ciężko chore, które tu są i które będą odsłuchiwały to spotkanie, to modlitwę. Osoby chore na nowotwory, na stwardnienie rozsiane, na boleriozę, na białaczkę, na zapalenie płuc, na problemy poudarowe, po wylewie, po zawale serca. Uzdrawiaj tych, którzy mieli różne wypadki, oparzenia, którzy mieli też urazy związane z napaścią przestępców fizyczne. Uzdrawiaj, Panie, tych, którzy mają częste bóle głowy. Uzdrawiaj tych, którzy chorują na bóle kręgosłupa. Uzdrawiaj tych, którzy chorują na bóle tarczycy, nerek. Uzdrawiaj te osoby, które mają chore układy pokarmowe, żołądek, dwunastnicę, trzustkę. Te osoby, które chorują na różne zakażenia, choroby związane z wątrobą, marskość wątroby, żółtaczkę. Uzdrawiaj te osoby, które chorują na serce, które mają bóle serca, które mają nerwice serca. Uzdrawiaj te osoby, które mają chore kości, chory szpik. Uzdrawiaj te osoby, które mają chorą skórę, osoby, które mają chore oczy, te, które cierpią na bóle zatok nosa, gardła, te osoby, które mają bóle uszów, te, które źle słyszą, słabo, te osoby, które są pośród nas też niewidome, które niedowidzą. Panie, uzdrawiaj te osoby, które mają bóle stawów bioder, kolan, bark tutaj też ramion, bóle barków, ramion i łokci. Uzdrawiaj te osoby, które mają chore żyły, chorą krew. Alafechdias. Panie, proszę Ciebie, abyś uzdrawiał też chore dzieci pośród nas i te, za które się wstawiamy, które są w domu, które są w szpitalu. Uzdrawiaj te osoby, kobiety, które mają chory układ kobiecy, układ płodności, chory. Te osoby, kobiety, które nie mogą począć. Mężczyzn, którzy są niepłodni. Mężczyzn, którzy cierpią na prostatę. Uzdrawiaj, Panie, wszystkie osoby, które spośród nas cierpią na zwyrodnienia. Właśnie zwyrodnienia w swoim ciele, w różnych miejscach swojego ciała. Pan uzdrawia Ciebie z zapalenia opór mózgowych. Pan uzdrawia Ciebie z choroby, która dotyczy Twojej przysadki mózgowej. Pan uzdrawia też Twój móżdżek. Pan uzdrawia też nadnercza Twoje. Tak, Twoje nadnercza cierpisz na zapalenie nadnerczy. Pan uzdrawia teraz Twoje nadnercza. Jest osoba, która chodzi na okulach, a ma chore kolana. Kiedy będziesz wracała z tego spotkania, Twoje kolana będą coraz silniejsze, coraz zdrowsze i w ciągu kilku dni będziesz doświadczysz łaski całkowitego uzdrowienia Twoich kolan, nie będziesz potrzebowała żadnej rehabilitacji, żadnych kul. Przez to internet będzie nas odsłuchiwać, będą oglądać, odsłuchiwać spotkanie to osoby, które mają zapalenie stawów biodrowych i one doświadczą uzdrowienia i ciepła w tych miejscach. I także małżeństwo z małym dzieckiem będzie się modliło w tym momencie, kiedy będzie odsłuchiwać to spotkanie, doświadczy to małżeństwo daru łez i uzdrowienia fizycznego z niepłodności, doświadczy uzdrowienia z nieprzyjęcia kolejnego dziecka, z zamknięcia się na kolejne dziecko. Pan prosi, otwórzcie się na dziecko, na drugie dziecko, które chce wam również dać. Kyrias, 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 Kyrias.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Teraz Karolina będzie miała spoczynek, będzie uzdrawiana z choroby nowotworowej. Teraz, Karolino, tak, to jest do Ciebie. Mario, uzdrowienie chorych. Podziękujcie sobie jeszcze teraz wzajemnie za modlitwę, za wsparcie duchowe. Zróbcie sobie jeszcze znak krzyża na czole. A jeżeli są małżonkowie, to mogą sobie uczynić ten znak krzyża na sercu. Albo dzieciom małym, jeżeli są rodzice, to małym dzieciom, czy większym dzieciom też można, ale rodzice na sercu jeszcze wyjątkowo mogą czynić. Tylko żeby się ktoś nie pomylił, nie przytulił nie swojej żony, nie swojej kobiety, bo może dojść do pomyłki. A wiecie, powiem jeszcze taki żart. Wiecie, jaka jest różnica między księdzem a policjantem? Bo ksiądz mówi Pan z wami, a policjant mówi Pan z nami.